W tej recenzji przedstawimy sobie program BurnAware 3. Jest to aplikacja, która umożliwia zapisywanie danych na nośnikach CD, DVD i Blu-ray. Jak widzimy, program podzielony jest na cztery sekcje: dane, multimedia, obrazy płyt i narzędzia. W karcie dane znajduje się najważniejsza pozycja, czyli płyta z danymi. To okno pozwala nam utworzyć standardową płytę z danymi. Możemy bezpośrednio dodać pliki lub też możemy skorzystać z tworzenia folderów, aby samodzielnie zorganizować strukturę, na przykład zdjęcia. OK, teraz będziemy mieć katalog zdjęcia, filmy. I teraz możemy przejść tutaj, dodać odpowiednie pliki, możemy wrócić i tutaj dodać następne. Zamknijmy to okno. Druga kategoria multimedia pozwala nam tworzyć płytę audio CD, płytę MP3, a także możemy stworzyć dysk DVD wideo, czyli to jest dysk, który będzie miał odpowiednie katalogi, a mianowicie wideo TS i audio TS, które są niezbędne przy płytach DVD wideo. W trzeciej kategorii obrazy płyt możemy nagrać ISO, czyli w ten sposób możemy nagrać i stworzyć bootowalny system operacyjny, lub na odwrót, jeśli skorzystamy z funkcji kopiuj do ISO, przykładowo system operacyjny zostanie zapisany do ISO. Tu możemy sami utworzyć obraz z posiadanych plików i ostatnia kategoria narzędzia, wymazywanie płyty w przypadku nośników RW, informacja o płycie, a także weryfikacja. To wszystko w tej recenzji. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.